Poseł Tomasz Makowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze. Panie ministrze, ukłon tutaj do pana prezydenta. Panie marszałku, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe chciałbym przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw kodyfikacyjnych, sprawozdania i uchwały Senatu dotyczącej kodeks wyborczy, a tak naprawdę ustawy pierwotnej, czyli ustawy kodeks wyborczy złożonej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wyborów powszechnych. Wysoka Izbo, Senat Rzeczypospolitej Polskiej złożył 13 poprawek, które Polskie Stronnictwo Ludowe akceptuje, ponieważ to są poprawki redakcyjne i porządkujące proces, całościowy proces wyborczy, wyborów powszechnych, zaangażowanie Komisji Wyborczej i samorządów, wójtów, burmistrzów, prezydentów w całym procesie. O szczegółach nie będę mówił, bo pan sprawozdawca komisji bardzo szczegółowo omówił. Niemniej jednak 13 poprawek akceptujemy i jesteśmy za wszystkimi poprawkami, które komisja zarekomendowała. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Proszę bardzo, głos ma...